Cześć Wam, oto taki spontaniczny filmik dla wszystkich, którzy by chcieli kupić samochód z grupy WAG, czyli Audi Skoda Volkswagen z silnikiem TSI. Tutaj akurat mam 1,5 TSI, 130 koni, w takim oto pięknym Golfiku 7. Dlaczego boimy się silników TSI? No bo w latach 2009-2014 grupa WAG miała olbrzymi problem z tymi silnikami, tam rozciągały się łańcuchy rozrządu i one, te samochody, też przez to, że były źle tam, chyba problemy były z pierścieniami, z tego co pamiętam, no to one masowo brały olej, po prostu potrafiły wziąć tyle oleju co paliwa. Tą wadę już zaczęto w Audi w 2011 roku wyprowadzać, ale no mówię, tak naprawdę to są dopiero bezpieczne roczniki 2014, a nawet w Skodach 2015, powiedziałem roczniki 2014 w Skodach, które też brały olej. Naprawa tego kosztuje sporo, bo kilkanaście tysięcy złotych. Także nie warto w tych rocznikach kupować samochodów z grupy WAG. Te nowsze jednostki, czyli EA211, teraz już EA211 Evo, są dobre, nic się z nimi nie dzieje i naprawdę trzaskają grube kilometry. Opowiem Wam teraz, jeżeli ktoś jest ciekawy, ma taki silnik, co gdzie się tutaj znajduje w tym. W tym silniku, żeby wiedzieć dla siebie, czy żeby wiedzieć przy sprawdzeniu po prostu samochodu, co gdzie tutaj jest. Dobra, to zaczniemy sobie tutaj. Oczywiście zbiorniczek płynu chłodzącego z czujnikiem G13. Ważne, że bez napisu, bo chyba bez napisu, tak, bez napisu mid-silikat. Mid-silikat to była ta torebeczka tutaj, którą się wrzucało. Ona się potrafiła, ta torebeczka po tam paru latach. Ja wiem, rozłożyć, jak to powiedzieć, rozwarstwić, i taki środek, który był tam w środku, takie kuleczki, no po prostu szły do układu chłodzenia i nam rozwalały nagrzewnicę między innymi. Dlatego dobrze, że tutaj jest bez tego mid silikat. Tutaj mamy, co tam, to jest pompa. To jest pompa? Nie, to jest tak. Pompa próżniowa hamulca. Zobaczcie, tutaj idzie sobie przewód. I tutaj do serwa hamulcowego i do zbiorniczka płynu hamulcowego. No tutaj standardowo mamy pasek osprzętu, alternator tutaj widzimy i pod nim jest sprężarka. Przewody tutaj wychodzą, sprężarka klimatyzacji. Co dalej mamy? Obudowę tutaj wałków rozrządu dolotowego i wydechowego. Tutaj mamy zawór sterujący pracą tego wałka rozrządu dolotowego. Tutaj mamy układ dolotowy. Tutaj mamy przepustnicę. Tutaj jest czujniczek ciśnienia w kolektorze dolotowym. Tutaj mamy cewki. Tutaj mamy takie regulatory krzywek cylindrycznych, tutaj są. No i tu mamy czujnik, to będzie nastawy tego wałka wylotowego. Tutaj będziemy mieli, co to jest? Czujnik położenia, to będzie wałka tego wylotowego. Tutaj będziemy mieli, o, tutaj chyba nie widać, tutaj z tej strony będziemy mieli czujnik położenia wałka tego dolotowego, który tu leci. Mamy odmę. Co tam jeszcze tutaj mamy ciekawego? No katalizator, sonda lambda przed katalizatorem razem ze swoim tutaj czujnikiem. Tutaj czujnik od drugiej sondy lambda, czyli która jest za katalizatorem. Tutaj mamy turbinkę z dźwignią, z gruszką. Od turbinki, od turbinki sobie tutaj idziemy do, pod spodem będzie chłodnica EGR-u. Dalej, pompa wysokiego ciśnienia paliwa. Ona sobie tutaj idzie pod spód, przewody do listwy wtryskowej, która jest mniej więcej tutaj. No to filtr powietrza tutaj z czujnikiem w środku. Akumulator, oczywiście, komputer, bezpieczniki. I czy wszystko powiedziałem? Chyba wszystko. Tak mniej więcej
omówiłem. Jeżeli macie pytania, gdzie co jest, to śmiało napiszcie w komentarzach. Możecie też napisać w komentarzach, jak Wam się sprawuje ten silnik. Niektórzy mówią, że 1.4 TSI, czyli poprzedni silnik, troszeczkę jakby sprawniej przyspieszał, fajniej reagował na gaz, a ten, że jest trochę taki bardziej ospały, ja tego w sumie nie zauważyłem. Jakie były problemy z nim, z tymi silnikami? One są jakby młode te silniki, bo dopiero tam od 2016 roku, więc tak naprawdę nie ma z nimi dużych problemów. Koło 180 tysięcy może paść turbinka. Tu jest ta turbinka, to jest ze zmiennymi łopatkami, takiego typu jak VC, coś tam chyba, takie jak w dieslach. To jest tutaj takie nowoczesne rozwiązanie, że ona jest w sumie taka jak w dieslach. No i ona około 180 tysięcy może paść. Co tam dalej? A, zdarzały się w niektórych samochodach takie przypadki kangurowania, czyli takiego szarpania w manualach na jedynce, ale to chyba oprogramowaniem skrzyni biegów zostało naprawione, z tego co wiem. No i to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to tam dajcie lajka, napiszcie coś w komentarzu, może miłego, czy tam napiszcie, czy użytkujecie taki samochód, jakie macie z nim doświadczenia. To zrobimy taką bazę w komentarzach dla wszystkich tych, którzy chcieliby kupić taki samochód. Subskrybujcie mój kanał. No i co tam jeszcze? Aha, będę wrzucał regularnie jakieś tam takie właśnie filmiki odnośnie silników, także na pewno zobaczycie więcej o różnych filmikach. No to trzymajcie się i na reczkach.